Jam jest dwór polski. Polska tożsamość i duma narodowa, przybytek sielskiego życia wiejskiego, miejsce pielęgnowania życia narodowego, symbol trwania tradycji. Dwór szlachecki to nowość w sanockim skansenie. XIX-wieczny budynek dopełnił ekspozycji. Brakowało rezydencji, brakowało dworu, który wreszcie dzisiaj otworzył swoje podwoje. No, myślę, że zainteresowanie będzie naprawdę duże. Jest to największy kubaturowo budynek w naszym muzeum. To jest 400 metrów kwadratowych powierzchni, 11 pomieszczeń i pomieszczeń wyposażonych, bo my nie tylko odtworzyliśmy bryłę architektoniczną tego obiektu, ale staraliśmy się przywrócić jego funkcję, tego szlacheckiego gniazda średnio zamożnego tutaj właśnie w południowej Polsce i wyposażyliśmy ten dwór w setki eksponatów pochodzących z podsanockich dworów. Skansen kupił budynek za 30 tysięcy złotych. Ostatni właściciel dworu podczas uroczystości nie ukrywał wzruszenia. To szkoda mówić. Pewno, że żal, no bo dzisiaj tego już nie ma. Gdzie co to jest? Kamień, cegła, inna, a to jest inna dusza. To jest jedna drewno, to jest najlepszy przyjaciel człowieka, czyli drzewo. Nie ma inne. I właśnie się cieszę, że to nie zostało przeze mnie zniszczone, tam spalone, czy nie wiem jak, tylko zostało dla ludzi. Cieszę się. Jestem tu, a łaska to mi się naprawdę leje, ale musi pani wybaczyć, bo co zrobię. No ładne jest, ładne, przepięknie, mi się podoba. Wzruszenia nie kryje też jedna z najbardziej zaangażowanych w stworzenie tego dworu, pani Renata. To ona pracowała nad wyglądem zewnętrznym i wewnętrznym obiektu. Właśnie skończyłam całość prac i prawdę mówiąc, jak tutaj byłam, pod koniec dnia, to tak już miałam taki lekki smutek w sercu, że to już jest po prostu koniec, bo po paru latach bardzo intensywnej pracy jednak coś się po prostu skończyło w moim życiu, jednak. Nie było łatwo wyposażyć dwór. Nie zachowały się żadne dokumenty czy fotografie ukazujące to, jak kiedyś wyglądał budynek. Z drugiej strony to było też dobre, ponieważ mogłam stworzyć dwór w miarę na średnim poziomie i taki bardzo domowy. Za pracę przy odtworzeniu dworu pani kustosz została odznaczona przez ministra kultury. W odtworzenie dworu zaangażowani byli wszyscy pracownicy skansenu. 700 tysięcy złotych na wyposażenie i materiał przekazał Urząd Marszałkowski. No jestem pod wrażeniem. Tu chylę czoła przed panem dyrektorem, przed pracownikami, przed tymi wszystkimi, którzy przyczyniają się do tak pięknego rozwoju Muzeum Budownictwa Ludowego. Ja wierzę, że w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 środki się również pojawią i ta jedna z najjaśniejszych wizytówek królewskiego miasta Sanok będzie dalej się tak pięknie rozwijała. Na tym jednak nie koniec prac w skansenie. Są już kolejne plany i ambicje. Plany muszą być, zawsze muszą być plany. No, 1/3 powierzchni naszego skansenu to las. Brakuje tak zwanego sektora leśnego. Przecież należałoby otworzyć jakąś leśniczówkę. Retorty również już wychodzą z użycia. Czy odtworzyć niegdysiejsze mielerze. Brakuje sektora pastersko-hodowlanego. Mamy piękną śródleśną polanę, która w tym celu jest też, że tak powiem, zarezerwowana. No, myślał o tym już przecież, myślała Rada Programowa Skansenu, profesor Roman Reinfus. A z tych bliższych rozbudowujemy miasteczko. Zrekonstruowaliśmy piękny dom miejski z Leska, w którym już stoi piec do wypieku chleba, piec na drewno. Wczoraj był pierwsze wypalenie tego pieca. Myślę, że jeszcze w tym roku spróbujemy chleba robionego takim starym sposobem. I mało tego, będzie można podejrzeć cały proces produkcji, bo budynek jest tak przystosowany, żeby również był przeznaczony do celów edukacyjnych. W sanockim skansenie dla odwiedzających dostępnych jest już blisko 200 obiektów. W ubiegłym roku został pobity rekord frekwencyjny. Muzeum zobaczyło blisko 1,5 tysiąca osób.